Pokój i dobro, kochani. Dziś jest 1 kwietnia, poniedziałek w oktawie Wielkiej Nocy, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, bardziej niż czegokolwiek świat dzisiejszy potrzebuje świadków, nie mówców, nie teoretyków, ale tych, którzy swoim życiem są w stanie zaświadczyć o tym, że prawda przez nich wyznawana jest rzeczywistością, którą można wcielić w swoje życie, która nie jest tylko teorią, ale jest faktem. I tak jak mówili starożytni, verba docent, exempla trahunt, czyli słowa uczą, przykłady pociągają. I myślę, że coś w tym jest rzeczywiście. Kiedy na przykład małe dziecko patrzy na mamę, tę najukochańszą na świecie, że klęka przed kimś, kogo nie widać, to ten ktoś musi być naprawdę bardzo kochany. I kiedy mój tata, najsilniejszy na świecie, najmądrzejszy na świecie, klęka przed kimś, kogo nie widać, to ten ktoś musi być silny, musi być mocny. I to, kochani, jest pierwsze świadectwo, które zazwyczaj dają nam nasi rodzice. I właściwie to jest najlepsza katecheza. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich święty Piotr mówi swoje świadectwo o Panu Jezusie, który za nas wszystkich umarł i zmartwychwstał. I mówi święty Piotr o sobie i o innych apostołach, że jesteśmy świadkami tego. Święty Piotr nie skupia na sobie, wie już o tym, że na sobie nie może budować, że jest człowiekiem słabym, że zawiódł Pana. Kochani, prawdziwy świadek Pana Jezusa to ten, który nie skupia na sobie, który zawsze wskazuje na Pana Jezusa. I kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, widzimy kobiety, które doświadczają spotkania z Panem Jezusem i one mówią o tym, wskazują właśnie na Niego. Nie skupiają się na sobie, na swoich oczekiwaniach, na swoich wrażeniach. Mówią o Jezusie. On naprawdę zmartwychwstał. Ale oprócz tego, że są ludzie, którzy głoszą dobrą nowinę, są też ludzie, którzy głoszą złą nowinę. Widzimy dzisiaj w Ewangelii, są ludzie też, którzy posługują się kłamstwem, żeby zniekształcić rzeczywistość. Prawda jest to zgodność z rzeczywistością, a oni przekręcają. Dzisiaj nazywamy to fake newsem, czyli takimi wiadomościami, które są spreparowanymi, które są nieprawdziwe. Pozwólcie, kochani, że podzielę się z Wami tymi osobami, przez które Pan Jezus do mnie przemówił w sposób wyjątkowy. Otóż ksiądz Franciszek Blachnicki i Ruch Światu Życie. W Ruchu Światu Życie w Oazie spotkałem mnóstwo ludzi, którzy pokazali mi swoją wiarę. Zupełnie inaczej uczyłem się na katechezie, a zupełnie inaczej oni przedstawiali mi, kiedy widziałem wiarę w ich każdym geście właściwie, we wszystkich słowach, w ich śpiewie, w ich radości. Ta wiara była tak przyciągająca, że powiedziałem, ja chcę być taki sam jak oni. A więc Ruch Światu Życie, ksiądz Franciszek Blachnicki. Poza tym święty Franciszek z Asyżu. No po prostu mega, niesamowity człowiek, który był przepełniony miłością do Pana Boga, który doświadczył również, jak bardzo jest słaby i doświadczył również, jak Pan Bóg jest miłosierny. I dla mnie osobiście święty Franciszek jest ogromnym świadectwem. Poza tym są inne osoby, przez które Pan Bóg do mnie przemawiał i nadal przemawia. Niewątpliwie taką osobą jest ojciec Janusz Jędryszek, kiedy wyjeżdżałem na oazę, kiedy on mówił w sposób taki bardzo zdecydowany, wymagający. Czułem taką ojcowską rękę. Wiedziałem o tym, że to jest człowiek, który jest przepełniony chwałą Pana Boga i nie zależy mu na tym, żeby cokolwiek ugrać, ale chciał wszystkich zaprowadzić do Pana Jezusa. Również ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś jest dla mnie też takim niesamowitym świadectwem. Znam księdza arcybiskupa nie tylko z wystąpień takich publicznych, ale również z takich rozmów osobistych. Kiedy zawsze się spotykamy, to czasem żartuje sobie ze mną. Kiedy ja mówię pokój i dobro, to on mówi ogniem i mieczem. I oczywiście wiem o tym, że sobie żartuje, ale tak naprawdę ma ogromne dobre serce i święty Franciszek dla księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia jest bardzo wyjątkowy. Zresztą ostatnio opublikował taką książkę Czysta Ewangelia i o tym wszystkim bardzo szczegółowo opisuje jego relacja do świętego Franciszka i pojęcie Ewangelii właśnie przez świętego Franciszka. Kolejnymi osobami, przez które Pan Bóg w sposób szczególny do mnie przemawiał, to Jan Paweł II, jego nauczanie. Bardzo piękna postawa, jego prowadzenie innych właśnie do Pana Boga. Matka Teresa z Kalkuty, która nie mówiła zbyt dużo, ale działała, ale pokazywała tę miłość w konkretnych czynach. Kochani, być może w Waszym życiu też tak jest, że pojawiły się takie osoby, które były świadkami wiary. Być może Ty też chcesz być takim świadkiem wiary.
Jeśli naprawdę tego chcesz, to jedna bardzo ważna rzecz. Nie skupiaj na sobie, skupiaj na Panu Jezusie. I kiedy, kochani, patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, widzimy, że ludzie mogą być nośnikami dobrej nowiny, prawdy Jezusa Chrystusa. I są ludzie, którzy są nośnikami złej nowiny, kłamstwa. Każdy z nas musi opowiedzieć się po której stronie. Nie można stać w rozkroku. Nie można wybrać kłamstwa i prawdy jednocześnie. A więc, kochani, życzę Wam, abyście byli świadkami Jezusa Chrystusa. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.